Witam państwa serdecznie i rozpoczynamy kolejną odsłonę gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Drodzy państwo, dziś oczywiście groźny wirus powiązany, można powiedzieć, z grypą czy grypowy koronawirus, oczywiście głównie na tej medialnej agendzie, ale drodzy państwo, no przecież nie tylko tym żyją dzisiaj Polacy, nie tylko tym żyją dzisiaj politycy i komentatorzy, choć oczywiście jest to sprawa absolutnie kluczowa. Moim i państwa gościem jest dzisiaj Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, pytamy, czy kasta sędziowska szykuje nowy bunt? Dlaczego zadajemy to pytanie? Wydawało się, że ten płomień niezadowolenia części środowisk sędziowskich, głównie jednak łączonego politycznie, wygaśnie. Natomiast no niestety tak się nie dzieje. Wczoraj nastąpiło wysłuchanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No wysłuchanie jak wysłuchanie. Chodzi oczywiście o kwestię dotyczącą Izby Dyscyplinarnej, ewentualnego jej zawieszenia jako środka tymczasowego. Tymczasem wczoraj pojawił się tam, wydawałoby się, że powinien pojawić się ktoś z Izby Dyscyplinarnej, bo przecież tego dotyczyło to posiedzenie, ale pojawił się sędzia Juszczyszyn, który z Izbą Dyscyplinarną nic wspólnego nie ma. I następujące słowa, posłuchajmy, panie ministrze, razem, wypowiedział właśnie wczoraj w Luksemburgu. Wysłaliśmy stanowiska Komisji Europejskiej, wysłaliśmy stanowiska strony rządowej, która powtarza cały czas te same argumenty, które słyszymy w polskich mediach. Było to bardzo ważne wysłuchanie, jedna z tak naprawdę z najważniejszych spraw, które toczą się w ogóle przed Trybunałem, która ma znaczenie dla całej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że do końca marca zapadnie całe rozstrzygnięcie w przedmiocie środków zabezpieczenia. Jesteśmy po wysłuchaniu, a przyjechaliśmy tu z bardzo jasnym przesłaniem. Europo, słowa są ważne, ale czas na czyn. Chcielibyśmy też podziękować naszym kolegom. Drodzy państwo, wysłuchaliśmy pana sędziego Juszczyszyna i innych przedstawicieli części środowisk sędziowskich. Ja się w pewnym momencie złapałem za głowę, panie ministrze, bo usłyszałem od pana sędziego, no nie czas na słowa, czas na czyny. Wielu komentatorów odebrało te słowa jako, no dobra, kolejne sankcje przeciwko Polsce, kolejne działania, które wykraczają poza tę dyskusję, poza ten dialog. Jak pan je ocenia, panie ministrze? W imię obrony własnych interesów część środowiska sędziowskiego, czyli utrzymania tego status quo, które szkodziło polskiemu sądownictwu, dlatego też przecież są reformy, próbuje się wymusić wręcz na Unii Europejskiej, żeby uzurpowała sobie kompetencje, których nie posiada, i żeby wkroczyła w sferę zastrzeżoną wyłącznie dla spraw krajowych, bo w traktatach ustanawiających Unię Europejską i regulujących ich działanie nie ma żadnego przepisu, który wskazywałby na kompetencje Unii Europejskiej w zakresie władczego wpływu na organizację sądownictwa w państwie członkowskim, w szczególności w drodze kompetencji Trybunału Sprawiedliwości. I to jest działanie antypaństwowe, to co robi pan sędzia Juszczyszyn, ponieważ no to jest, ten apel przypomina najgorsze czasy znane z polskiej historii, kiedy część środowisk niezainteresowanych zmianami w państwie usiłowała znaleźć wsparcie zewnętrzne, również siłowe. Niestety to są takie smutne skojarzenia, ale jak widzimy, środowisko sędziowskie, część tego środowiska próbuje imać się wszystkiego, ażeby wstrzymać reformy, o których zdecydowali Polacy w wyborach. I to Polacy w wyborach decydują o kształcie sądownictwa, które realizuje konkretna większość parlamentarna, a nie żadni sędziowie TSUE czy sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie. Uderzająca jest jeszcze jedna kwestia, panie ministrze, dlatego zadajemy to pytanie, ponieważ jak wiemy, artykuł 88a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zakłada, zresztą wyczekiwaną przez dużą część środowiska sędziowskiego, ale także komentatorów i dziennikarzy, no taki zapis, że sędzia powinien ujawniać, w jakim stowarzyszeniu działa. To oczywiście ma związek z artykułem 178 Konstytucji, prawda, który mówi, że sędzia nie może brać udziału w żadnych politycznych, mówiąc oczywiście bardzo skrótowo, tak interpretując ten zapis Konstytucji, no nie może uczestniczyć w działaniach instytucji politycznych, prawda, bądź parapolitycznych. Tymczasem
Tymczasem część sędziów, o czym już portal w polityce.pl pisał w ubiegłym tygodniu, dzisiaj okazało się, właściwie wczoraj, pan sędzia Przymusiński, rzecznik justycji, no wysłał takie pismo do sądu apelacyjnego w Poznaniu, w którym pisze, że on nie ujawni, prawda, w jakim stowarzyszeniu bierze udział. Oczywiście jest rzecznikiem prasowym justycji, więc jest oczywistym, w jakim stowarzyszeniu uczestniczy. Mamy do czynienia raczej z taką ustawką medialną, ale to jest dużo groźniejsze. Sędzia nie chce wykonywać zapisów ustawy. No, proszę wybaczyć, ale no to już zakrawa o nie tyle o bunt, co o rebelię. Pana obawy są o tyle słuszne, z tego powodu, że ten przepis dotyczący ujawnienia aktywności w życiu publicznym wynikają wprost z brzmienia konstytucji, nie tylko zasada apolityczności sędziów, natomiast przede wszystkim, to też było szczegółowo dyskutowane akurat w Senacie, wynika to z faktu, że strony, każda z osób, która stoi przed sądem, niezależnie od tego, czy jest pozwanym, oskarżonym, powodem, w jakiejkolwiek innej formie, ma prawo do rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd. I te informacje publikowane przez sędziów służą temu, żeby właśnie wszyscy, którzy z sądami mają do czynienia, mieli pewność, że ich sprawę rozpatruje sędzia, który nie ma wyrobionego poglądu na dany rodzaj, można powiedzieć, że również sporu ideologicznego. Bo jeśli przykładowo sprawę szkód wyrządzonych przez dziki ma rozpatrywać zwolennik albo przeciwnik powiedztwa, może mieć to wpływ na wynik sprawy i strona w tym postępowaniu powinna po prostu mieć wiedzę. Bo co jest istotne, te przepisy nie zakazują tych aktywności. Sędzia może być aktywny w stowarzyszeniu, w kołach łowieckich, w miłośnikach kolei, w każdych różnego rodzaju hobby, czy również może być zadeklarowanym kibicem piłkarskim. Natomiast jeśli zadeklarowanym kibicem piłkarskim określonego klubu, na przykład miłośnik innego klubu, który to publicznie afiszuje i tego może dotyczyć sprawa, ma prawo wiedzieć na przykład, jaki stosunek do sporów sportowych ma, do rywalizacji sportowej ma dany sędzia. I dziwi to, że dochodzi do tego typu oświadczeń, bo przykładowo proszę sobie wyobrazić, że ja jako poseł na Sejm odmówiłbym sporządzenia świadczenia majątkowego, stwierdzając, że to godzi w moje konstytucyjne prawa do ochrony prywatności i narusza zasadę wolności sprawowania mandatu. No tak. No i co wtedy się dzieje? No, czy wyobraża sobie pan redaktor, żebym spokojnie mógł wyjść z tego studia, czy następnego dnia po złożeniu takiej deklaracji i media nie zjadłyby mnie? Pierwsi byśmy krzyczeli, że to jest co najmniej naruszenie prawa, prawda? Więc i to jest niestety taka postawa, którą część sędziów prezentuje, lekceważenie do oczywistych przepisów prawa, oczywistych, bo tu nie mowa już o sporach interpretacyjnych, to jest oczywisty przepis prawa, no ale niestety, mając wsparcie opozycji części mediów, słyszałem wypowiedź jednej z prezenterek Onetu, która mówiła, że życzy sędziom wspierającym reformy w sądach, znaczy aktywnie w nich uczestniczących, zarażenia się koronawirusem, lub wyraziła oburzenie, że jej sprawy nie może rozpatrywać taki sędzia, przypominam, powołany przez starą KRS. To tym bardziej pokazuje, że są zachęcani wręcz do takiej aktywności niektórzy sędziowie. Dlatego też z dużym niepokojem to przyjmuję, ale mam nadzieję, że ostatecznie emocje opadną i wszyscy będą stosować się do uchwalonego przez parlament prawa, bo przypominam, że sędziowie nie są wszechwładzą, nie ustanawiają sobie prawa dla siebie, jakim się podoba. To są decyzje organów ustawodawczych, które mają mandat demokratyczny. Sędziowie takiego mandatu nie mają. Sędziowie nie są od stanowienia prawa, tylko od wykonywania i egzekwowania. Prawda? Biorąc na poważnie, jakby mamy przykłady niektórych przepisów, których sędziowie ignorują. No jeśli rzeczywiście można tak traktować kompetencje sędziów, to możemy rozwiązać parlament, zlikwidować wybory i niech sędzia Przymusiński decyduje co o wszystkich sprawach w Polsce, skoro tak w swoich osobistych sprawach potrafi działać. Panie ministrze, uderzająca jest jeszcze inna kwestia, znaczy na celowniku części mediów, czy części, dużej części opozycyjnej, znaleźli się ci sędziowie, którzy rzeczywiście chcą normalnie pracować. Oni nie chcą uczestniczyć ani po tej, ani po tamtej stronie w żadnym konflikcie politycznym, ale też bardzo mocno zbiera się, a właściwie uderza się w prokuraturę. Wczoraj powstał materiał, ukazał się materiał opublikowany w Gazecie Wyborczej, który no, punktuje prokuraturę za rzekome zaniechania, za kwestie rozciągłości postępowań, za to, że tych spraw rozpatrywanych jest zbyt mało i tak dalej, i tak dalej. No, cały materiał wczoraj Prokuratura Krajowa wydała bardzo duże oświadczenie dotyczące tej publikacji. Ja mam
Dla mnie uderzający jest jeden argument, który wypływa z tego artykułu, i tutaj zacytuję ten artykuł z Gazety Wyborczej. Drastycznie wzrosła także liczba śledztw, które trwają powyżej 5 lat. Ja mam takie wrażenie, że w czasach, kiedy dziennikarze Gazety Wyborczej nie punktowali prokuratury, to były takie sprawy, które toczyły się, a właściwie się nie toczyły w 6 dni. Pan jest specjalistą od afery reprywatyzacyjnej i zna pan umorzenia zaledwie po kilku dniach czy po kilkunastu od wpływu danej sprawy do prokuratury. Środowisko związane z Gazetą Wyborczą twierdzi, że prokuratorka, która odmówiła wszczęcia śledztwa w głównym wątku afery reprywatyzacyjnej, odmówiła wszczęcia śledztwa, czyli w ogóle kompletnie nic nie zrobiła, ją środowisko związane z Gazetą Wyborczą prezentuje jako ofiarę czystek politycznych, sytuacji, kiedy nie przeprowadziła żadnej po wykryciu afery inni prokuratorzy uważają, że to powinno być zbadane dyscyplinarnie. Akurat taki wątek rzeczywiście istnieje. Jak dzisiaj patrzeć na ten raport, daje tutaj spory cudzysłów Gazety Wyborczej dotyczący pracy prokuratorów. No nie ma dnia, właściwie tygodnia, żebyśmy nie słyszeli o kolejnych realizacjach na zlecenie prokuratury, żebyśmy nie słyszeli o kolejnych wszczęciach śledztw, o kolejnych aktach oskarżenia, bo to jest przecież w tej pracy najistotniejsze, które trafiają do sądów. A co tak naprawdę nie podoba się Gazecie Wyborczej i części polityków opozycji? Niestety, ale Gazeta Wyborcza, w mojej opinii, w akcie desperacji podjęła się operacji dyskredytacji pełnej instytucjonalnej prokuratury i prokuratorów, również ministra sprawiedliwości, którzy nadzorują pracę tej instytucji. Przyzwyczailiśmy się w przeszłości, że osoby, którym prokuratura nacisna na odcisk swoimi działaniami, próbują różnych form rewanżu, no ale zazwyczaj w państwie demokratycznym organy ścigania w takiej sytuacji zyskują wsparcie, bo każdy ma świadomość, że przestępcy, szczególnie ci groźni, czy ci, którzy bardzo dużo zarobili na przekrętach, będą wszystko robili, żeby uciec od odpowiedzialności. I bardzo smutno się stało, że kilka tygodni temu Gazeta Wyborcza przystąpiła do powielania różnego rodzaju fejków, kreacji tworzonych przez przestępców, którzy mają bardzo poważne problemy z prawem, w imię walki czysto politycznej. I poważny przestępca dzisiaj staje się ważnym autorytetem Gazety Wyborczej. Tak, tak, takie smutne zdarzenie mieliśmy w ostatnich tygodniach. Natomiast konsekwentnie w ramach, jakby w związku z tym, że to chyba twarda odpowiedź naszego środowiska w tej sprawie, Gazeta Wyborcza konsekwentnie próbuje dyfamować prokuraturę na różne sposoby. Przypominam, kilka dni temu była kwestia jakiejś kompletnej histerii wokół ustawowego wynagrodzenia ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, sprawy, która jest jasna, publiczna, transparentna, uchwalona przez parlament 4 lata temu. I nie przez 4 lata wszyscy o tym wiedzieli, nic nie budziło wątpliwości. Raptem Gazeta Wyborcza się obudziła, wielka sensacja. Druga sprawa to jest ta właśnie z tymi statystykami, które zostały kompletnie zmanipulowane, no bo prokuratura przed 2016 rokiem była właśnie maszynką do umarzania spraw. Aktualnie w głównych sprawach VAT-owskich, wielkich przestępstw gospodarczych, trzykrotnie wszystkie kluczowe statystyki skoczyły w górę: akty oskarżenia, osoby objęte, sprawy prowadzone, majątek zabezpieczony. Tam nawet kilkunastokrotny mamy postęp w zakresie majątku objętego konfiskatą. Czy też również kwoty uszczupleń, które Skarb Państwa utracił wskutek działalności przestępczej. Tutaj również objętych śledztwami i czynnościami procesowymi prokuratury jest ponad trzykrotnie większe mienie. Panie ministrze, musimy tu kończyć. I tutaj jest dowód na to, że prokuratura zdała egzamin, a co najważniejsze, zwiększył się poczucie bezpieczeństwa przez Polaków z 66% do 90%. I to jest miara sukcesu. Drodzy państwo, to jest właśnie miarą tego, co prokuratura przez te ostatnie lata zrobiła. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, serdecznie dziękujemy, dziękuję, panie ministrze. Bardzo. Drodzy państwo, zostajemy przy tematach prawniczych. Za moment adwokaci, ludzie, którzy naprawdę od strony praktycznej wiedzą, co piszczy również w sądownictwie. Zapraszam za momencik.